jak mógłbym nie spełnić takiego życzenia. Specjalnie dla wszystkich dzieci w Polsce ogłaszam zmianę prawa. Rzecznik Praw Dziecka wystosował w niedzielę do nauczycieli nietypową prośbę. Mikołaj Pawlak zaapelował, by na koniec roku wszystkim uczniom podnieść oceny. Proszę o to, aby oceny dla wszystkich uczniów w Polsce były plus jeden, żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy, mówił Rzecznik Praw Dziecka. To uczniowie ponieśli największe konsekwencje zdalnej edukacji. Wszyscy musieli się do tego przygotować, ale dzieci nasze miały największe z tym trudności. My, rodzice, też musieliśmy się w to włączyć. Nagle się okazało, że matematyka, chemia i wiele innych przedmiotów musi nam wrócić do głowy, ale dzieci poniosły największe konsekwencje. Mówi Mikołaj Pawlak na antenie Radia Z. Mój apel jako rzecznika praw dziecka jest taki, żeby nieco złagodzić te konsekwencje. A w jaki sposób? Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek, od pytań po prostu zróbmy plus jeden. Proszę o to, aby oceny dla wszystkich uczniów w Polsce były plus jeden od rzecznika praw dziecka i od was, drodzy nauczyciele. Zaapelował rzecznik. Jak mówił, żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy, żeby we wrześniu, gdy rozpoczniemy nowy rok, wszyscy mogli zacząć z czystą kartą i z dobrymi humorami. Żeby ten trudny okres trzech ostatnich miesięcy nie był podstawą do tego, żeby któryś uczeń miał problemy z promocją. Prośba, plus jeden przy ocenianiu i wszyscy we wrześniu, mam nadzieję, że nadrobimy ten stracony czas.